Trenerze, za nami drugi sparing w tym okresie przygotowawczym. Proszę powiedzieć, jak wrażenia po remisie z Zagłębiem? No, na pewno wrażenia są pozytywne, tym bardziej, że mieliśmy bardzo trudny tydzień. Ten mikrocykl tygodniowy, można powiedzieć, że był jeszcze trudniejszy, cięższy niż poprzedni, ale tak to ma wyglądać. Cieszę się, że dzisiaj widać dużo takiej chęci zwycięstwa w naszym zespole i to było dzisiaj widać. Mieliśmy kilka sytuacji, które powinny zakończyć się bramkami. Myślę, że ten mecz jakby się skończył 3-1 w drugiej połowie, by się nic nie stało. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ten okres jest bardzo trudny. Te nogi jeszcze nie niosą tak jak to powinno wyglądać w lidze, ale ogólnie jestem zadowolony. Dzisiaj zaprezentowali się też zawodnicy testowani. Czy może już trener zdradzić, czy któryś z nich przekonał na tyle siebie, że można go będzie później zobaczyć dalej w drużynie i w rundzie wiosennej? Tak, na pewno testujemy. To jest taki okres, w którym będziemy testować nowych zawodników. Chcielibyśmy wzmocnić nasz zespół, bo ta rywalizacja musi być na każdej pozycji. Ja chciałbym bardzo, żeby to nasze piąte miejsce wzmocnić. Powiem w ten sposób, że jeżeli już mamy tak fajne miejsce w tabeli, warto by było powalczyć o coś więcej. Jeżeli chcemy zrobić coś więcej, to znowu trzeba gdzieś iść w kierunku wzmocnień, transferów, które będą wzmocnieniami, nie uzupełnieniami. Wiemy, że jesteśmy w takim, a nie innym klubie i czasami jesteśmy ostatnim wyborem, ale pracujemy tutaj z dyrektorem Skrzyńskim nad tym, żeby wzmocnić tą naszą kadrę i żeby zbierać punkty w tej rewanżowej rundzie, bo to jest dla nas najważniejsze. Teraz przed drużyną, no i przed trenerem chyba najlepszy okres. Trener lubi obozy przygotowawcze, gdzie można dokręcić śrubę, z tego trener słynie, ale to przecież przynosi efekty. No na pewno ja przede wszystkim cieszę się, że mogę wyjechać na ten obóz, co prawda nie w takich dobrych warunkach, jak chociażby Zagłębie Sosnowiec, które jutro udaje się do Turcji, tam jest Widzew, ŁKS, wiele klubów jest w Turcji, tam jest ciepło, wiadomo, wolałbym jechać w takie klimaty. Natomiast ja przede wszystkim cieszę się, że mogę jechać do Sanoka, mieć zawodników pod swoją kontrolą przez całe 24 godziny na dobę. Tam też jest czas na to, żeby się integrować, żeby budować drużynę, żeby się zgrywać. Więcej będzie już czasu na to, żeby te treningi były bardziej taktyczne, a nie fizyczne, tak jak w tej chwili. Bo naprawdę tutaj chciałbym pochwalić cały mój zespół za to, co dotychczas zrobiliśmy. To naprawdę trzeci tydzień okresu przygotowawczego, trzeci tydzień bardzo trudnych, ciężkich treningów i tutaj na pewno słowa uznania należą się mojemu zespołowi, ale tak jak mówię, jesteśmy w połowie drogi, więc pracujemy pełną parą i tak jak powiedziałeś, lubię obozy, bo tam można też ciężko popracować. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.